Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Need for Speed World. No i moi drodzy, na samym wstępie chciałem Wam serdecznie podziękować za odzew, z jakim się spotkałem, dotyczącym właśnie tego wspólnego nagrania, wspólnego materiału. Jest tyle zgłoszeń, że wydaje mi się, że będę musiał zrobić kilka odcinków specjalnych, żeby Was wszystkich pomieścić. No cóż, bardzo mnie to cieszy, bo nie myślałem, że aż tak dużo osób będzie zdecydowanych ze mną tutaj współpracować, chociażby w jednym materiale. Okej, moi drodzy, no to tak, przy okazji Worda bierzemy kolejny samochód, bo znów nic ciekawego się nie dzieje w grze. Powtarzam to w kółko, ale no nic niestety, nie ma żadnych nowości, nie ma nic takiego, o czym bym mógł tutaj opowiedzieć, o rotacji już nawet nie wspominając. Dlatego moi drodzy, bierzemy sobie Lamborghini Miura Concept, którą będziecie mieli okazję się przyjrzeć troszkę. Samochód przeze mnie kolorowany, o, wygląda on dokładnie tak. W ogóle fajny samochód. No i liczę, że kiedyś Lamborghini się zdecyduje wprowadzić ten model do seryjnej produkcji, bo robi on pierońskie wrażenie, przynajmniej na mnie. No to dobra, moi drodzy, bierzemy znów standardowo jakiś tutaj... O, proszę, ucieczka drużynowa. No czemu by nie? Wydaje mi się, że naprawiłem problem, który mi tutaj tworzył z materiału pokaz slajdów. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, a tymczasem przyglądnijmy się tutaj naszym rywalom. Lamborghini Murcielago LP640, wykonane dość odważnie. Dalej mamy, oj, wydaje mi się, że to jest chyba kobieta, sądząc po awatarze, nie ma co tu Liwanom, prawdopodobnie BMW M3 GTS, no i też M3, ta jest ładnie zrobiona, tutaj widzę nuz, ktoś robił ręcznie, Max 68R. Okej, no ucieczka drużynowa, czyli chyba najlepszy sposób na zarobienie troszkę gotówki w grze. Na pewno mi się przyda ta gotówka, bo brakuje mi niedużo do samochodu, w który celuję, a jest to pewnie LFA, o ile się nie zmieni nic. Dobra, no, jak widać Miura nie jest jakoś super ulepszona. O, pięknie, nie pojechałem sobie, kurde, zapomniałem już w ogóle tej trasy, przecież to była jedna z moich ulubionych. Fuck, w ostatnim momencie. Nie przyspiesza ani dobrze się nie steruje. Prędkość maksymalna też jakoś nie jest bajeczna. Jest to po prostu taki średniaczek, ale nadrabia to wszystko wyglądem. Oczywiście w samochodówkach wygląd nie pomoże nam wygrać, ale na pewno wyglądem można się pokazać. Tylko że tą Miurę to pewnie ma każdy. Czekajcie, Miura była? No, była z kodu Miura. Także większość osób powinna ją mieć. Mogę się teraz mylić. Ale prawdopodobnie tak było, bo na Miurę nie wydaje mi się, żebym kupił za boosty i za IGC w ogóle, więc ona była gdzieś tam w prezencie. No, w sumie to widzę, że ja wyszedłem na ten nawet całkiem nie najgorzej, jest ten drugi. A trzeba brać cały czas pod uwagę, że to jest tylko... No jedźże, kolego, no co ty zrobiłeś? Trzeba brać pod uwagę, że to jest ciągle ucieczka drużynowa i tutaj nie gra roli, który dojadę. Ważne, żeby wszyscy dojechali. Wtedy otrzymujemy złote karty Tarota. Kurcze. Fajo. I takim oto sposobem zostałem ostatni. Ja tutaj mam swoje przejazdy, wiem, że są jakieś inne tutaj objazdy, ale jeżdżę po swojemu, bo trochę zjeździłem na tej trasie. Mam nadzieję, że nam się uda tu dojechać. Widzę, że jeszcze nikogo nie zatrzymali. No kolego, czy tam koleżanko, już nie wiem. Ale widzę, że sobie nie radzisz z podsterownością Lamborghini. Podsterownością, cholera. Lamborghini i podsterowność.
No, wszystko się może zdarzyć, to nie tylko. Sportowy samochód nie tylko musi mieć nadsterowność. O, jedźże, jedźże, jedźże. Jakby coś, to mam tu rękę na power-upie i będę z niego korzystał, ale oby nie było takiej potrzeby. Aha, no i tak, powracając do tego jeszcze wspólnego materialiku. Kurczę, ja teraz nie wiem, jak to dokładnie zorganizować, bo chciałbym ustalić taką jedną datę, kiedy to ja, jak i wy będziecie mieli czas. Ale wolałbym, bo u mnie w życiu dużo się dzieje po prostu, no i czasami może być tak, że coś obiecam, a potem będę się musiał wycofywać, czego nie chcę. Nie chcę po prostu was zrobić w ciula, dlatego muszę być 100% pewny, że będę miał czas, żebyśmy się wszyscy ugadali. Oczywiście was jest na tyle dużo osób się zgłosiło, że zawsze ktoś będzie miał czas, wydaje mi się, wtedy co ja. No i wiadomo. A zresztą jakoś się tam ugadam, więc tutaj problemów, wydaje mi się, nie powinno być. Tak wygląda ta sprawa. Kiedy to dokładnie będzie, no jeszcze wam nie powiem, naprawdę. O wszystkim będę informował. What the fuck, proszę. Proszę, także pochwaliłem za szybko, widzę tutaj moje umiejętności. Umiejętności stabilizacyjne. No, troszkę się uciszyłem, bo byłem przerażony. No tak. Ale tak kończąc wątek, no to dam wam znać co do dnia, co do godziny i wszystkich innych rzeczy. Lecimy, oby już bez komplikacji. O proszę, ktoś został mi tutaj aresztowany i to jest Liwa, czyli to BMW M3, które było tak dość specyficznie zrobione. Jadę tędy, chociaż nie jestem zwolennikiem akurat tych skrótów, ale spróbujemy. Chociaż widzę, że całkiem nie najgorzej wyszłem z tego wszystkiego. Jasne, jasne, okej, czyli dojadę znów ostatni, ale to nic, no i znów kolczata, no fucken. No! Dobra, Jezus Maria. Już się bałem, że nie zaskoczy, no ale trudno. Udało się, znaczy nie trudno, bo w sumie bardzo mnie to cieszy, że się udało. Won! No, panowie. Chodźcie tu. Pewnie czekali na mnie. Na takiego ułomka czekali. No ale cóż. Doczekali się. I zaraz tutaj proszę gotóweczki, 11800, ładnie. I proszę zestaw obniżający klasy trzeciej. Tego mi właśnie brakowało, nie miałem do tego szczęścia przez ostatni chyba rok. A, bullshit. Dobra, moi drodzy, wyszukujemy następne zawody sobie. Kurczę. Co my tu mamy? O, proszę. No to nie mam raczej szans na zwycięstwo. I nawet na dokładne tutaj oględziny wozów przeciwników. Mogę sobie tylko popatrzeć, że tu ktoś ma Sesto, tu ma, proszę, czekajcie, Nissanka, tak? Dobra. No, nie nastawiam się tutaj na zwycięstwo, raczej będę starał się w ogóle nadążyć. No i proszę, startuję z pozycji GTR-a. I też bardzo dobrze tutaj... Ja pierdolę! Zjebani, kurwa... Niech was szlak trafi. Kto to był? To ty, skurwysynu, zajebany. Sobro 11. Mam cię na oku. Co to ma być? Zawodników. O co tu chodzi, ludziska? Nie jestem na bieżąco, widzę, z Wordem. Ale wiem, że wielki chuj w dupę, Sobro 11. Jesteś, kurwa, cfelem, tyle ci powiem. Zazwyczaj się tak tutaj nie odnoszę do wszelkich użytkowników. No ale...
No dobra. No ale ten zasługuje na to. Przez takich kurwa idiotów ta gra zbliża się ku końcowi. No i niestety spadają dochody, wszystko. Tak to wygląda. Nawet Fraps mi się zaczął już buntować. No dobra, zobaczymy. Damy jeszcze jedną szansę. Nie ma tej pały chyba. Nie ma. Okej. Często się zdarza, że właśnie tacy tak wyglądają cheaterzy. Oczywiście nie mówię tu akurat o tym, ale tak było przedtem, że miał tutaj, proszę bardzo, uszkodzenia nienaprawione, przez co właśnie te części były... Był on normalnie seryjny, tak jakby, bo części były nie tego i właśnie oni najczęściej, bo nie mają czasu naprawiać nawet swoich wozów, bo tak sobie wszystko hurtowo tutaj wygrywają. Także tak wygląda sytuacja, przynajmniej ja na to tak, ja tak to widzę. Tak, no i jeden z właśnie moich widzów wytłumaczył mi, kurwa, że to jest coś, co mnie wyrzuca z lobby, to stosują cheaterzy. Także, no jeżeli to był ten przypadek, no to chyba trafiłem nawet z tym gościem, którego oglądałem. Okej, dobra, weźmy sobie jeszcze Main Street. Tak, kurde, no widzicie, tak dobrze się zapowiadało i odcinek w sumie wydawało się, że będzie całkiem przyjemny. A tu potrafili nam tak zjebać. Wybaczcie, chrypa jest kurewska chwila. No, powracam do żywych. Okej, no, czy będę mógł się... Będę. Dwa! I co to jest? To jest ta synchronizacja cała, tak? Nie wiem, ludzie, ja już po prostu nie nadążałbym, jeżeli to był cheater, no to... Ale nie wiem, może nie. Okej. Jeżeli by nim był, to pewnie bardziej by skorzystał tutaj z autofinisha, no ale w każdym razie i tak mamy już trzy takie przykłady niesprawiedliwości w grze. No nic, jest to właśnie bardzo fajna trasa, zawsze ją lubiłem. Z tym, że kurwa, jakby nie ciało, to bym był już przeszczęśliwy. Zawsze ją lubiłem, ale jeździłem innym samochodem tutaj. Tutaj bardzo dobrze mi się jeździło, choćby nawet moim Jaguarem, czy Lamborghini, tylko tym Murcie. Lago, fago, fago. Czego tak tniesz, pało? Okej, no, zobaczymy. Tak, jak widać, jeden tutaj zawodnik się rozłączył, więc będę pewnie w pierwszej trójce. Tym samochodem nie nastawiam się tutaj grubo. Zresztą nie pokazywałem chyba, co jest w tym samochodzie zamontowane, a raczej czego nie ma, bo tego jest pewnie więcej. Bądź te części są na tyle słabe, bądź niedopasowane, że jest to okropne. No kurna, proszę cię, nie tnij. No i dojeżdżamy do metki. Metka. Nie, to dodał jedno okrążenie, fuck! A, żem się naciął. Tak, jasne. Kończę sobie trzecie okrążenie. No i co? No i będę przynajmniej w... Kurwa, na podium. Ale mi pięknie tnie. Wiem. To jest coś cudownego i tego się właśnie obawiam podczas nagrywania wspólnego materiału, że mogłoby coś takiego wystąpić, a że ten problem wydaje się dość dziwny. No nie wiem. No nie wiem, jak go tutaj rozwiązać. Zobaczymy. Pewnie format by pomógł. No ale dobra. Okej. Szybkie tutaj napełnianie. Dostałem szybkie napełnianie. Dobra, podarujemy sobie wyścigi, ponieważ wygląda już to coraz gorzej. Przejdziemy sobie tutaj do garażu po prostu. Do garażu. I pokażę wam jeszcze, co posiada właśnie ta moja Miura Concept. Ona tutaj, no niepotrzebnie tutaj, no ale dobra, niech będzie. Moja Miura Concept, o proszę. Także macie silniczek, proszę, jest ultra. Tutaj już widzicie, że doładowanie nie jest ciekawe, jest przekładnia, jest zawieszenie. A reszta to jest klapa. I tak nie wiem, czy te są dobre pod względem kolorów.
Tak. No ale w każdym razie te części mi tutaj troszkę pogarszają ten wóz, dlatego nie jest on idealny, a myślę, że zasługuje na to, żeby coś tam w niego doinwestować, bo jest całkiem ładnym wozem, chociaż nie jest często spotykany podczas wyścigów, raczej więcej czasu przebywa właśnie w garażach. No cóż, za piękno też czasem, na piękno też czasem trzeba sobie pozwolić. Kurde, no jak nieładnie mi tutaj tnie. Dobra, no nie będę już ruszał tu za bardzo, może ustawię tego ładnie z profilu. Kurna, o co tu chodzi? Dobra, no to tak, moi drodzy, informacje o tym odcinku specjalnym będę oczywiście zamieszczał pewnie na fejsie, na który was teraz zapraszam. No i na pewno w którymś z odcinków Worda, może następnym, może w tym za 2 tygodnie, muszę mieć pewny czas, muszę mieć pewne wszystko i wtedy jakoś zgadam się z kilkoma osobami, żeby taki właśnie ustalić sobie taki wyścig, taki odcinek specjalny. No bo na razie to nawet ze względów technicznych nie jest możliwe do wykonania. W każdym razie za ten odcinek wam dziękuję. Także taka nieudana, znaczy nie, w sumie udana ucieczka drużynowa i nieudany wyścig ze szczyptą cheaterstwa poprzedzającą tę sprawę. No i tyle, moi drodzy. Zapraszam was do kolejnego odcinka. Wiem, że ten był shitowy, ale ocencie go rzetelnie tam na dole tymi łapkami w górę, w dół, jak chcecie. No i skomentujcie. Trzymajcie się, moi drodzy. Na razie.